Mam przyjemność teraz przekazać głos panu ministrowi Tadeuszowi Słowackiemu, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Panie ministrze, zapraszam. Dzień dobry państwu, szanowni goście, z panem Majerem na czele, drodzy organizatorzy, koleżanki i koledzy. Bardzo się cieszę, że właśnie tydzień po konferencji w Brukseli dotyczącej edukacji włączającej my organizujemy konferencję poświęconą nowym technikom, technologiom dotyczącym edukacji osób niepełnosprawnych. Dzisiaj zapytano mnie przed konferencją, gdy udzielałem wywiadu, co jest największym problemem w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych. Ja powiedziałem, nie pieniądze, ale przede wszystkim przełamanie mentalności w społeczeństwach. To nie dotyczy tylko społeczeństwa polskiego. Zresztą mówię to, o czym mówiono na konferencji w Brukseli, że mamy wszyscy w Europie podobne problemy w tym zakresie. Ale ważne jest, aby potrzebna jest wiedza. I też wszyscy uczestnicy tej konferencji, myślę, że pan dyrektor to potwierdzi, mówili o nieprzygotowaniu nauczycieli, że mamy pewien problem z tym, że wielu nauczycieli obawia się czegoś. Jeśli się czegoś obawiamy, wtedy nie wkładamy w to serca tak, jakby się chciało i taka, jaka jest potrzeba. Stąd też ogromną rolą, i tu się zwracam do świata nauki, jest to, abyśmy zrealizowali te zasady, które przyjęliśmy razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby na każdym szczeblu kształcenia nauczycieli były elementy, obowiązkowe elementy pracy z uczniem niepełnosprawnym. Polska ratyfikowała konwencję osób niepełnosprawnych. My jako ministerstwo wydaliśmy szereg rozporządzeń, bardzo dużo. Ktoś, kto śledzi stronę MEN-u, to widzi, że w ostatnich 2 latach zostało wydanych szereg rozporządzeń do ustawy o systemie oświaty, że pozostawiliśmy prawo wyboru rodzicom sposobu wybrania ścieżki dla dziecka, że zmieniliśmy rozporządzenie, które dotyczy zarówno poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, bibliotek pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, bo tylko ta symbioza, ta współpraca może dać określony efekt. Że wreszcie, pomimo pewnych trudności finansowych, utrzymaliśmy sposób finansowania dzieci niepełnosprawnych i te wagi, które są w subwencji oświatowej, myślę, że gwarantują pokrycie tych właśnie kosztów dodatkowych, jakie ponosi szkoła. Jeśli w niektórych sprzężonych niepełnosprawnościach waga jest prawie 10-krotnie wyższa, aniżeli na przeciętnego ucznia w szkole, jest to już pewien gest. Problem jest tylko w tym, aby te pieniądze były optymalnie wykorzystane i trafiły precyzyjnie do tych uczniów, którzy potrzebują. Edukacja włączająca. Jest wokół tego wiele mitu. My stworzyliśmy podstawy prawne i dzisiaj ten proces jest procesem i tendencją nieodwracalną. Może ono nie przybiera w Polsce takiej skali jak w Holandii czy w innych państwach, ale jest procesem nieodwracalnym. I teraz również rodzi się pytanie, czy wtedy nie będzie potrzeba likwidacji specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Nie. Są i jedne placówki, i edukacja włączająca jak najbardziej w tym systemie potrzebne. Ale również mamy takie perełki. Myślę, że przy kolejnej wizycie nasi goście, których miałem wczoraj również przyjemność podejmować w Ministerstwie Edukacji, odwiedzą taką symboliczną szkołę w Łajsku. Jest tutaj pan dyrektor gdzieś na sali, która
na prawie 300 uczniów i pani wicedyrektor, na prawie 300 uczniów, prawie 40 uczniów to są uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami. I oni tam stworzyli nie tylko ciepły klimat, ale stworzyli system wychowawczy, w którym nie ma przemocy, w którym wszyscy się wzajemnie szanują, wspierają, pomagają. Daję przykład, że edukacja włączająca może być również z pozytywnym skutkiem dla szkoły, dla systemu wychowawczego szkoły. Wczoraj mieliśmy podsumowanie takiej wielkiej akcji Profilaktyka Ty, PAT-E, które robimy razem z Komendą Główną Policji. Nie ma skuteczniejszego środka na likwidację wszelkich problemów związanych z wychowaniem młodzieży, jak edukacja rówieśnicza. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? W czasie tej ewaluacji tego projektu pokazano, że prawie połowa uczniów, jeśli ma określone problemy, nie rozmawia z rodzicami, katechetami czy innymi osobami, tylko rozmawia z rówieśnikiem. Na rozwiązanie problemów jest rówieśnik dla połowy dzieci. Powinniśmy też wyciągnąć z tego wnioski również w zakresie edukacji, tej, o której dzisiaj mówimy. I wreszcie samo clue konferencji. Nowoczesne techniki, technologie. Przecież dzisiaj jesteśmy, również na wczorajszej konferencji powiedziano, że dzisiaj musimy przedstawiać, jeśli chcemy walczyć z pewnymi problemami, to w postaci filmów, internetu, a nie książek. Chociaż, brońcie Panie Boże, nie mówię, że mamy nie czytać książek. Natomiast tutaj ministerstwo, jednym z priorytetów jest cyfrowa szkoła. A więc doposażenie w sprzęt, e-nauczyciel, e-podręcznik, w tym również dla osób niepełnosprawnych. To są wyzwania, które musimy podjąć. I tutaj patrzę na panią z Ministerstwa Pracy. Jedno ministerstwo nie rozwiąże tego problemu. Potrzebna jest współpraca międzyresortowa. Co najmniej Ministerstwa Pracy, Zdrowia, Cyfryzacji, Administracji. To są nasi naturalni partnerzy, którzy będą nas wspomagali w tym procesie. Pani mi powiedziała, że mam mówić nie dłużej jak 7 minut. Postaram się, ale tak, jestem tylko jedynym ministrem, więc może 8 minut będę mówił. Tak jest, panie ministrze. Chciałem przede wszystkim podziękować za organizację tej konferencji w tych dobrych warunkach. I z jednej strony chcemy czerpać z doświadczeń i rozwiązań, jakie już wypracowała Europa, ci, którzy wcześniej od nas zaczynali, ale jednocześnie chcemy się dzielić naszymi przemyśleniami, rozwiązaniami, polską myślą, polskim dorobkiem naukowym w tym zakresie. Cieszę się, że również są przedstawiciele za naszej wschodniej granicy, tutaj pani z Moskwy, którzy również z nami współpracują. Niedawno robiliśmy wspólną konferencję Rosja, Kazachstan, Czechy, Słowacja, dotyczącą olimpiad dla osób niepełnosprawnych, ale tych olimpiad intelektualnych, nie sportowych. Bardzo dobrze u nas funkcjonują właśnie olimpiady specjalne, które tej młodzieży niepełnosprawnej starają się pokazywać, że oni są równie silni, oni również potrzebują tego wsparcia, ale również potrzebują sukcesu. Życzę, abyśmy wszyscy, jeśli ci nasi podopieczni odniosą sukces, to i my ten sukces odniesiemy, czego Państwu sobie życzę. Dziękuję bardzo.